Cześć, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj taki klimat dosyć beauty, czyli to, na czym się totalnie nie znam, ponieważ to jest takie get ready with me, nigdy tego nie nagrywałam. Jadę do teatru, aż do Łodzi, na musical. O, jaka duża gęba. To postanowiłam, ale mi się w ogóle sprały włosy, raz umyłam i już w ogóle nie ma koloru. Postanowiłam, że zrobię takie właśnie get ready with me, że zrobimy coś nowego na mojej twarzy i na moich... Ale mam po prostu brwi zarośnięte. W ogóle mam niesamowity tu pryszczyk, który właśnie przez przypadek wycisnęłam, głupia. Na początku chcę sobie zrobić włosy, żeby one wyschły. Robimy sobie włosy na wałki. O, tutaj nakładam właśnie o w tą stronę do góry, a od góry będę już nakładała, więc zaraz zobaczycie. Teraz hop i do góry. I w taki oto sposób trzymam mojego wałka. Zrobiłam już moją piękną fryzurę, oto tak wygląda. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie, ponieważ że uważałam, że bardzo dużo włosów mi wypadło. Zaczynamy make-up nasz. Nie chcę, żeby był jakiś trudny mega i nie chcę, żeby był jakiś wow. Więc zaczniemy po prostu sobie od podkładu. Get ready with me. To się pokazuje, jaki podkład. Ja używam hipoalergicznego podkładu. W ogóle jeśli chodzi o podkład, ja mam taki problem, że nie umiem dobrać sobie podkładu, ale sądzę, że większość osób tak ma, że ciężko jest dobrać odpowiedni podkład. Robiłam wczoraj challenge, wyzwanie 100 tysięcy kroków w 24 godziny. Jeśli nie wiecie, jak to się skończyło, to zapraszam was serdecznie do filmu albo na mojego Instagrama. No i dzisiaj mam potworny ból nogi, prawdopodobnie nie mogę chodzić, nie mogę wchodzić po schodach tą nogą, bo potwornie mnie boli. Proszę jakoś kawkę sobie walnąć, żeby nie zasnąć na spektaklu. Biorę sobie bronzer, mam bronzer z Revolution, no. I nakładam chłopę. O tutaj, mogę wam ten pędzel jakieś 20 lat. Ja nie jestem dobra do makijażu i ja muszę kupić sobie nowe te pędzle, bo naprawdę mam je już spory czas. I zajmę się teraz brwiami. Brwi mam dosyć krzyczaste, nawet wam powiem wam, o tutaj jest strasznie dużo zarośnięte te brwi. Ja sobie muszę je po prostu wyskubać, bo będę miała na brew. No a ten pryszcz na brwi po prostu fantastycznie. Już nie mam randki, bo jakbym miała randkę. O! I pryszcz. Fajnie. Dobra, niech widzi mnie taką, jaką jestem. Dawno cieni nie używałam, masakra. No dobra, biorę jakiś brązik i powiedzmy sobie, ten załamanie powieki sobie przyciemniam powiekę. To jest tutorial, jak się nie malować. O nie, ale strasznie to się blenduje. Nawet się nie blenduje, będę miała jakieś plamy na oczach. No cóż. Fajnie, skończone. Jak wyglądam? Nie wiem, czy mnie widzicie. Wyglądam dosyć starą. No fatalnie to wyszło, fatalnie. Dobra, jest coraz gorzej, jak to robię. Okej, biorę pędzelek i sobie to próbuję rozetrzeć. Wszystko się naprawi, kiedy pomaluję rzęsy, mam nadzieję. Zawsze tak jest, że wygląda do dupy. Ale jak... rozetrę to? Nie, namaluję rzęsy. Będzie lepiej. O nie, wyglądam... ja chyba nie jest tak źle, wiecie? Wyglądam dziwnie. O, tak to wygląda z bliska. Moim zdaniem to wygląda trochę śmiesznie. Te cienie dodatkowo, które czarne zrobiłam sobie tutaj i roztarłam, ale mają takie coś w sobie, takiego gradientowego i strasznie dużo chyba sobie żelu nawaliłam, bo nie chcą wyschnąć, więc mam taką mokrą plamę tutaj już jakby, jeszcze sobie starłam wszystko. No, makijaż nie jest moją mocną stroną,
ale tutaj w aparacie nie wygląda to tak bardzo źle, jak na przykład w rzeczywistości to wygląda. Bo wiadomo, te makijaże, to jest niesamowite, wychodzisz i na podwórko i ten makijaż wygląda totalnie inaczej. Ok, robimy teraz, malujemy teraz rzęsy i po rzęsach może jakieś usta na czerwono. W taki oto sposób. Pokazuję się tak z przodu z kamery, żebyście mogli... O, różę sobie wezmę na podbródek, o w córce. Moim zdaniem nie jest źle. Znaczy w świetle wygląda wiele lepiej i na pewno w kamerze również. Nie jest źle, ale na przykład ja mam problem z malowaniem rzęs. Czyli jak maluję rzęsy, to bardzo dużo mi ląduje na powiece. I tak samo tutaj jest. Makijaż twarzy. Prawdopodobnie wyjdę z mieszkania i będzie wyglądał totalnie inaczej. O, się obświniłam, patrzcie. Cała jestem w różu. Czyli ja idę popsikać sobie teraz lakierem i powoli będziemy ściągać i patrzeć, jaki nam efekt wyszedł. No, za długo ich nie podtrzymałam. Więc nie spodziewam się czegoś wow wielkiego, może jakiegoś delikatnego podkręcenia i jakiejś delikatnej objętości. Okej, to co, na początku zdejmujemy małe, o ten najniżej i spotkamy się za chwilę. Uwaga pierwszy. Czy wy to widzicie? I love it, czekajcie. Co widzicie, o tutaj. I love it, mam taka babeczka lat 20. No, zrobiłam sobie właśnie tego fryza, zaraz trochę to bardziej rozczeszę i teraz tak, na pewno potrzebowałoby to troszeczkę czasu jeszcze, żeby się pokręcić. Dodatkowo, tutaj mi się zrobiły jakieś falbanki, ponieważ włożyłam tam spinkę i prawdopodobnie dlatego zrobił się taki odcisk od tego. Grzywka wyszła chyba w porządku. Jest efekt, że tych włosów jest więcej, więc jestem zadowolona, bo po tym farbowaniu, no, tych włosów jest mniej. Dodatkowo podoba mi się to, że te włosy trochę utraciły na tej swoim kolorze takim właśnie bardzo rażącym i nie są aż tak bardzo rażące. I dodatkowo zrobiła się takie ombre z tego, że tu mam czerwony, a tu mam mój stary rudy. Więc jest tak dziwnie. A z bliska wygląda to mniej więcej tak. Fajnie, bo są jakby, nadało to objętości, on ich jest więcej i ten też kolor nie jest aż taki czerwony rażący, więc jest w porządku. Ogólnie bardzo mi się podoba właśnie taka stylizacja na lata 80. trochę. O, tutaj najgorzej wyszło, bo źle pokręciłam i trochę wygięłam złą stronę, więc te włosy są takie wygięte. Ale totalnie dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba właśnie takie lata troszeczkę 70, 80 chyba. 80. No, ja idę się ubierać i zaraz wychodzimy.